Elo, elo. 520. Witamy Was w przedostatnim odcinku serii Overcooked. I to będzie już przedostatni odcinek, tak jak wcześniej wspomniałem. Gdzie nagramy dwie rundy, gdyż ostatnią rundę, trzecią, finałową, postanowiliśmy zostawić na osobny odcinek, ponieważ jest kompletnie inna od całej reszty, więc takie rozwiązanie uznaliśmy za najrozsądniejsze. Tak, ogólnie chcę jeszcze powiedzieć, że robimy chyba już 30 podejście. Misja jest ta bardzo trudna, kompletnie nie wiemy, jak się za nią zabrać, bo albo co chwilę spadamy do wody, albo nam brakuje czasu, żeby mieć 100 punktów na 3 gwiazdki. No i szybko na temat, po prostu katujemy bardzo tą misję, bo jest trudna, zwłaszcza jest bardzo ślisko, bardzo łatwo wpaść jest do tej wody. No i jest jak jest, no niestety. Uwaga. Możemy zrobić tak, że zamiast znosić sobie tam teraz talerze, to możesz przychodzić tutaj z garnkiem. No właśnie, śniosza. Ale nie z... Albo dobra, może być i tak. Przepraszam. Ja ci zaraz powiem, o co mi chodzi. Uważaj. To się nie... Słyszysz, weź ten garnek, jak idziesz pusto, patrz. W sumie też racja. Może to o to chodzi, bo my wcześniej tego nie robili. Ale ja ci coś powiem. Zamiast iść po talerz, specjalnie przynosić talerz, zawsze z ugotowaną zupą można przyjść, nałożyć, a garnek sobie zostawić. Albo wiesz co? Chodzi też może o to, że jak na przykład, patrz, ja niesiesz sobie, idziesz na przykład po garnek pusto, nie? To możesz talerze by brać. Tak, też, prawda? Ale widzisz, ja sobie teraz zamiast nosić to wszystko, ja sobie to daję do gara. Gar zabieram. Misiu, weź mi... O, dobra. Ej, krój to... Kurczę, przecież to nie jest po tej stronie. Ja już ocipiałem. I talerze są brudne. Niestety musiałam ściągnąć to. Dobrze zrobiła. Ej, pilnuj może tą cebulową. Pilnować jej? Ja muszę talerze umyć, bo nie mamy na co wydawać. No to ja ją ściągnę i wyjdę z pomidorów. Czemu on nie myje tych talerzy? No myje przecież. Nie, bo on tak mył i potem przestał. Ej, muszę iść po cebulę. Się nam czas, cholera, kończy. Dobra. Pieczarkowa. Pójdę po pieczarki. Widziałaś, co ja zrobiłem? Widziałam. Naprawdę, ja już ciśnienie łapię do tej gry. Mam jedną pieczarkę. Albo tu po prostu chodzi o to, żeby tak nie wpadać cały czas do tej rzeki. Tak, to jest bardzo ważne. Może to o to właśnie chodzi. Dobra, ja to sobie tu powkładam. Misiu, talerz? A dobra, ja mam. No. Jezu, może zdążę. Zdążysz tą pieczarkową? Nie wiem. Jest minuta 20. Dobra. Także myślę, że bez problemu. Uwaga, bo idę z zupą. No, udrożniłam ci właśnie drogę. Dobra, to ja się zabiorę za cebulową. Ile zostało czasu? Może się uda. Minuta. Odsuń się, tam masz garnek. Jak się ugotuje, to przynieś. Gdybyśmy chociaż jeden parnik mieli po tej stronie, co jest pomidor. Talerz, talerz. Weź zanieś tą cebulę, przynieś mi talerz, to jest ważniejsze. Przynieś, nie, przynieś mi tu z garnkiem. Dobra. Masz. Gdzie jest talerz? Tu. Masz. Okay. Cebula. 110. Idę po trzecią cebulę. Garnek jest? Nie ma. Jest, na dole, już ci go daję. Masz. No daj tu, mi go tu, masz. No, w takim miejscu, nerwuj, że ja sobie nie mogę trafić. No czemuś nie wzięła tego? Garnek daje się, idź z tym. Odejmie nam, cholera. Ale odejmie nam 10 punktów. Jak jeszcze jedną zupę zdążymy zrobić, to będziemy w domu. No to muszę jest spróbować. Ta. 13 sekund, 100 punktów. Będzie nam brakowało! Talerz masz tu. Postaw mi go. Może zdążę. Uda się. Próbuję na siłę. Uda się, może uda się. Proszę, proszę. Udało się. Po pół godziny nam się udało, ty to czaisz? Czaję. Nawet nie zdajecie sprawy, jacy jesteśmy... Szczęśliwi z tego powodu. Po 30 podejściach, po co się udało? Jedziemy dalej, wesoły autobus, coś tam. To była najtrudniejsza misja. Jak dziecko. Ja też. Cieszę się normalnie, naprawdę jak dziecko. Okej, misja 6-4.
Przedostatnia misja. Znowu kosmos. Tak. No ja przez przypadek wybrałam tego samego ludka, ale to nic, bo ile go tam naprawdę jest bardzo lubię. Do trzech gwiazdek? Szczerze nie zwróciłam uwagi. Ale to nic, próbujmy, może akurat. Dobra, to ty się zajmujesz czym? Tutaj będą jeszcze zupy z tego, co widzę. Czekaj, jest, dajcie się nam chwilę zastanowić. Tu jest burger, tak? Tu jest po lewej sałata, po prawej jest pieczarka, tak? Tak, więc tutaj będą i zupy, i burgery. To ja się zajmę burgerami, te zupami, a przy okazji, że ja mam więcej roboty, to myj talerze. Zgoda? Czym się jeszcze raz mam zająć? Zupami i talerzami. Dobra. A jak... no... dobra, ja sobie wezmę jedno to, jedną sałatę i wezmę sobie talerz. Właśnie, no, dobry pomysł masz. Okej, okay, stek... czekaj. Zupę masz do robienia. Dobra, masz tu steka, się szczeliłem. Zupa, trzy razy to, dobra. Jest kłopot, bo nie wiem na ten. Ile to trzeba mieć ten punktów? Mogę? Możesz. Pomidorowa. W sumie kurczę nie wiem. A talerz? Gdzie jest? Aha, tu są talerze. Dobra, ja już wydaję. Ja mam jednego. Gdzie jest pomidor? Tam jest pomidor. Muszę cię tutaj. O. Pomidorowa, pomidor. Pali się. Do burgera, tak? Nie, do tego, tu, tu, tu. Dobra, no idź. Ja jeszcze pomidora potrzebuję i mam na wydanie. Czekaj. Ja muszę zupę robić. Ej, nie mam gdzie kroić. Już. Zabieram to od ciebie. No czegoś mi to wzięła. No kapustę ci zabrałam. No ale skąd ja mam sobie pomidora wziąć? Wysłałeś mnie. No i o to chodziło, specjalnie to zrobiłem. Już cię ten... Jezu. Tu jest za mało miejsca, żebyśmy się tak obydwoje bez problemu pomieścili. Pieczarki mi dawaj. Tam są, po prawej. Wydawaj tu zupę, jak da radę. Już wydaję. Masz talerz? Mam. Biorę kolejny do umycia. Ale wezmę sobie kapustę i niestety... ale mnie popychasz. Nie mam talerzy, co? Tu jest jeszcze jeden. Aha, tu się myje talerze, Boże. Tak. O, gdzie on musisz jest? Go domyć jeszcze troszkę. Aha. O, jest. Dobra. Dajesz sobie radę w miarę? Wiesz co, tak, ale popełniłam błąd. Muszę wrócić się po bułkę. Ej, musisz mi... ja nie mam gdzie wydać. Już ci daję, proszę. Talerz do mycia. Co tam jest? Pieczarkowa, tak? Tak, a ja błąd. Domyłem ten talerz, czy nie? Domyłem. Ściągnąć? Tak, poproszę. Na gdzie? Talerz, na talerz. O, może być i tak. W zasadzie... gdzie jest moja pieczarka? To o to mam do wydania. No przepraszam, aleś mi pieczarkę wziąłem ten. Dobra, ja potrzebuję pomidora. Trudno. Albo w zasadzie mogę, bardzo chętnie skorzystam z tego, że mi tak zrobiłeś. Wydaj. Czekaj, bo ja będę musiał jeszcze wziąć sobie cebulę. Ale cebule są w innym tym. No to dawaj, kręć. A ja potrzebuję pomidora, bo mi się zaraz czas skończy. I niestety, hop. Idziesz. Boże święty, zdążę. Ja już raczej nie zdążę. Głęboko w to wierzę, że muszę ci zmienić mapę. Boże, no mapę. No to zmienię, ale ja talerza nie mam. Chyba. Jest tutaj przy zmywaku. Udało się. Znowu burgery. Ja nie zdążę. Ej, o... ej, no czegoś mi to zrobiła. No i bym wydał. Jak zrypała, to ja nie wierzę w to. Jak to zjebałaś? Jeszcze raz. Dwieście. To nam w chuj tak czy siak, tak bymy tego nie zrobili. Jeszcze raz.
Uda się teraz, czy się nie uda? Miejmy nadzieję, że się uda. Bymy mieli chociaż na dwie gwiazdki, gdybyś mi nie przekręciła. Jest strasznie mało miejsca tutaj. Dobra, skup się, co robisz. No pieczarkowa, no to ja zaczynam, nie? A ja sobie wezmę, przygotuję już coś do burgerosa. Talerz, o. Cokolwiek. Mogę? Tak, tylko z talerzy nie wziąłem. Dobra, ja sobie wezmę bułkę, mięso i ci je odeślę już. Dobra, ja pierdolę, ja tu kroję na zapas. Proszę, mogę? Możesz. Weźmiesz sobie wtedy ten... Gdzie tu jest, kurwa? Tam są talerze. Czekaj, co tam, co tu idzie teraz? Aha, ja fajnie, ja nie wiem, co mam gotować. Kapusta. Na razie mi nie obracaj. Ja też nie chcę na razie obracać. Ja wydam o to, bo tu mam już gotowe mięsiwo. I ja już mogę wydawać, jeżeli mi pozwolisz. Jak chcesz. Czekaj, bo cebulowo trzeba robić. Pieczarkowo mamy teoretycznie prawie gotową. Co ty robisz? No nie wiem, kurwa, nie widzę. Pojebana jest ta gra. Ano jest. Bardzo irytująca. Dobra, wezmę sobie tylko... O Jezu. To i możesz sobie zamieniać. Dobra, czekaj, jeszcze pomidory. No i teoretycznie nie mam gdzie kroić. Gdzie jest jakiś talerz? XD? Już ci dam. W zasadzie, tam jest na dole. Dobra, to wezmę i wydam, okej? Okay? Wydaj tę zupę. Jedną zupę. Coś ty zrobiła, pieczarkowo wydała, co nie było. No na to wygląda. No comment. Myślałam, że skoro zrobiłeś, to ona jest. Sałatka idzie z tym. Zrobię to zwykłą sałatkę. Weź to. Idę talerze myć. A ja nie mam pieczarku, nie mam pomidorów, ani cebuli. No to przesuń sobie. Ja nie wiem, czy ja mogę to przesuwać, czy nie. Straszny niewypał. Nie siadnie nam to, kochanie. Miejmy nadzieję, że siadnie. Jak będziesz gotowy... Czekaj, cebulę sobie znoszę. Powiedz mi, kiedy mogę to przejąć od ciebie. Mogę? Już? Czekaj, jeszcze na cebula. Dawaj. Czekaj, bo jest ten, o ta do gotowania pomidorowa. Gotowa. Zaraz, zaraz, zaraz kapustę. Potrzeba mi kapusty. Ja tutaj wydać mogę. I potrzebuję bardzo, ale to bardzo talerzy. To muszę wydać już w tym momencie, bo czas jest. Nie mamy talerzy. Już wydałem, już myję. Weź jeden. No. Co ja zrobiłam? Weź. Kurwa, ja się mieszam, no ja nie widzę, no. Jeszcze jedno. No dobra, nie mam talerza. Były dwie, jedna zupa gotowa, jeszcze sałatka. Jeszcze raz. Ale było lepiej, co nie? Było dużo lepiej, bo mieliśmy jeszcze te dwie rzeczy gotowe, gdybyśmy tylko wydali. Gdybyśmy tą zupę, może by nam siadła akurat. Tylko stanęliśmy we dwoje w jednym miejscu. Dobrze się dogrywamy, tylko jakoś czasami nam to nie... Dobra, jeszcze raz. Nie wychodzi, za mało strasznie miejsca mamy. Sałatka. To co, ja na zapas kroić pieczarę? A zrób to. No ile będzie ta pieczarkowa? A jakby nie było, żebyś znowu nie wydała tej jej, tak jak przed chwilą. Dobra. Cebulowa. A pomidora tu nie ma. A ja mogę obracać? Tak. Tu cebulową sobie nie pomyl, bo ona się na razie nie przyda nam. Dobra.
To jest do wydania, jak coś. A ja idę po steka. Może ustawmy, kto kroi na swojej połowie. Co to lata? Ćma? Bardzo możliwe. Mogę? Tak. Potrzeba nam talerzy. To mogę wydać. No to wydaj ty. Ja to mogę wydać. Talerza potrzebuję. Talerze są tam. Okej, pieczarkowa jest, ekstra. A gdzie jest talerz? Jeszcze nie ma. O, a ja rzuciłam. Uwaga, spadek z drogi. Tu jest sałata. Jeszcze mam jeden talerz, pójdę go do mycia. Zmieniam. O Jezu, z tobą. Jeszcze raz, przekręć to. Proszę. Patrz, ile mamy punktów już. Pomidor, gdzie jest pomidor? Jest nie ma sałata. Pomidora. Idę po kolejne talerze. Zmień, jak tylko będziesz mógł. Już? Tak. Dobra, lecę po pomidora. Dobra, ja lecę po steka. Czuję, że się to teraz uda. Ja też to czuję. W sumie mam takie dobre nastawienie do tego. Jakoś tak... Ale nerwów mnie ten odcinek zjadł. Naprawdę. Nie wiem, jak ciebie. No. Jest naprawdę on trudny taki... potrzebuję jeszcze pomidora i będę gotowa. Nie czekaj, ja sobie jeszcze poznoszę tutaj. Nie obracaj. Już? Nie? Jeszcze nie. Ściągnij. Wydaj, jak dasz radę. Możesz przewracać. Ja nie mam jak, musisz ty to zrobić. No szlak. Już. Talerze mamy jakieś? Dobra. To jest to. Ten stek jest gotowy. Mogę go wydać. Jeszcze potrzebuję kapusty do kolejnego. Mogę wydać. Okej, ja muszę pieczarkową robić. Tu mam zaraz, talerz, tu ale... nie mam talerza. Żeby ci się nie pomyliło, bo tam cebulowo zrobiłem, ale jej nie trzeba wydawać. Dobra, ja muszę jeden talerz mieć przynajmniej. Gdzie jest pieczarki? Pieczarki, no przesuń mnie. Ajajaj. Tu muszę jeszcze mieć z talerzem. Zdążę zrobić. Sama sałata widzę, że jest potrzebna. Muszę sobie talerz umyć. Nie ma cebulowej tam do zrobienia? No właśnie, kurczę, nie ma. Szkoda. Jak tylko będziesz miał możliwość, to możesz mi przesuwać. Już. Już? Ja potrzebuję steka. Przesuwaj się. Ja chcę wydawać. No to przesuń sobie. Pomidorowa. Czekaj tu. Możemy nie zdążyć, nie mamy talerzy. Mogę? No już mamy 200, możesz, no. Chociaż tego jednego dojdzie. Ja idę pieczarkowo wydać. No wydaj. Wezmę talerz. Jest cebulowa. Idę z nią. Idę. Będzie szybciej. 266. Wystarczy, uda się. Tak mi się też wydaje, mam jeszcze tutaj... Tylko nie chce mi się już steka robić, bo jest za mało czasu i tak mi się wydaje, że nie zdążę, więc na tym poprzestanę. Też w sumie miałam tu mięso, nie wiem dlaczego go nie zrobiłam, ale i tak wyszło lepiej niż przypuszczałam, że może być. Jest, udało się zrobić na 3 gwiazdki. Proszę Państwa, i w taki właśnie oto sposób, tymi wszystkimi nerwami, jakie my przeszli, pewnie wy, udało się nam dojść do wielkiego finału, który odbędzie się w następnym już na pewno odcinku. Więc radzimy go nie przegapić, bo to będzie kompletnie coś innego, naprawdę coś innego. Czekaj, to będzie na pewno ten odcinek? Tak. A dlaczego się tutaj nic nie odblokowało? Aha, bo tu będzie rozmowa jest z cebulą. Bo rozmowa z cebulą. A, no to okej, okay. to myślę, że jeszcze możemy wam pokazać tą rozmowę z cebulą i będzie... Łohoho, jehehej! Cicho, cicho, teraz cicho, nic nie mów. Hej, you. Welcome back, brave friends. Okej, to jest ostatnia nasza rozmowa z cebulą, no i przed nami wielki finał, proszę Państwa. Tak, to jest to właśnie. Jak tutaj widzicie różnicę, nie ma już pokazanego, która to jest runda, tylko są te 3 wykrzykniki, więc... No, będzie ciekawie, nie będę zdradzała, co tam będzie konkretniej i na czym to będzie polegało, tylko polecamy zostać z nami do kolejnego odcinka. Dokładnie tak. To by było na tyle w tym temacie. Dzięki za obejrzenie tego dość brutalnego i wulgarnego
tak, odcinka. Ale nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak my musieli się katować, żeby przejść tą głupią misję. Ta jeszcze palicho, ale ta pierwsza to była paskudna. Porażka. Tak, ale jak widać, wszystko się udało. Okej, do zobaczenia we wielkim finale. Hej! Pa!